Cofnijmy się w przeszłość o 122 lata. Jest ostatni rok XIX wieku. Na południu dzisiejszej Polski, a wówczas na terenie zaboru austro-węgierskiego w Galicji Zachodniej, położona jest niewielka miejscowość Sękowa, licząca wówczas ponad 100 numerów gospodarstw. Znana jest również od ponad 50 lat z pierwszych kopanek i z wydobycia ropy naftowej. To tu 10 października 1899 roku pod numerem domu 99 przychodzi na świat nasz bohater Filip Markowicz. Codzienność młodego chłopca upływa w biedzie, a każdy dzień wypełniony był ciężką pracą na roli. Matka Maria małego 7-letniego Filipka zapisuje do szkoły ludowej, dwuklasowej mieszanej w Sękowej, gdzie kierownikiem szkoły jest Stanisław Dobrowolski, a po przejściu na emeryturę Władysław Augusty. Filip szkołę ludową kończy w 1910 roku z wynikiem bardzo dobrym. W połowie 1914 roku wybucha Wielka Wojna, zwana później jako I Wojna Światowa. Władysław Augustyn pisze list do senatora Władysława Długosza z datą 21 marca 1915 roku, a oto fragment. Jutro zaś, według informacji zaczerpniętej u pana komisarza tutejszego starostwa, zostaną odprowadzeni do pobliskiej wsi Cieczewiny, to jest 8 km od Nowego Sącza, i tam będą porozmieszczani między miejscową ludnością. Sękową opuściła także rodzina 15-letniego Filipa Markowicza. Do jednej z większych bitew dochodzi pod Gorlicami. Walki pozycyjne pod Gorlicami trwały prawie pół roku. Ale decydujące starcie rozpoczął niespodziewany atak wojsk niemieckich i austro-węgierskich 2 maja 1915 roku. Został przerwany front rosyjski. Bitwa ta jest określana także jako Małe Verdun. Bitwa pod Verdun odbyła się później od bitwy pod Gorlicami i zakończyła się właściwie klęską państw centralnych. Zaś bitwa pod Gorlicami zwycięstwem armii niemieckiej i austro-węgierskiej. Bitwa Gorlicka była przełomowym wydarzeniem na froncie austro-rosyjskim i złamała w znacznej mierze rosyjską inicjatywę zaczepną. Armia carska nigdy już nie zagroziła centrum monarchii austro-węgierskiej i nigdy nie zbliżyła się nawet do terenów Beskidu Niskiego.
W 1917 roku Filip Markowicz jako młodzieniec zostaje rekrutem armii austro-węgierskiej i po krótkim przeszkoleniu zostaje wysłany na front włoski. Jesienią tego roku przechodzi chrzest bojowy w bitwie pod Caporetto, dzisiejsza Słowenia. Ofensywa się powiodła, a Włosi zostali odrzuceni. Po tej bitwie Filip Markowicz otrzymuje awans na starszego kanoniera, gdyż służył w artylerii. Wojska niemieckie i austro-węgierskie zostały wycofane na front zachodni. Włosi stoczyli zwycięską dla siebie bitwę nad Piawą, zakończona 23 czerwca 1918 roku. Stanowiła symbol agonii monarchii austro-węgierskiej, wykazała jej słabość militarną i wewnętrzną. Była to ostatnia bitwa Filipa Markowicza. Po 2 latach wojny szczęśliwie wraca do domu, do rodziny w Sękowej. Filip Markowicz długo miejsca nie zagrzał w domu rodzinnym. Jako ochotnik wstępuje w szeregi Wojska Polskiego do nowo formowanego 15. Pułku Piechoty Ziemi Bocheńskiej. Jest w 1. Batalionie majora Józefa Wolfa. W marcu 1919 roku starszy szeregowy Filip Markowicz bierze udział w wojnie polsko-ukraińskiej. Pomaszerował na odsiecz Lwowa. Zostaje ranny. 19 marca otrzymuje odznakę pamiątkową Orlęta i dyplom następującej treści. Za działalność i wierną służbę ojczyźnie ku pamięci przebytych bojów w obronie Lwowa i Kresów Wschodnich w latach 1918-1919 odznakę honorową Orlęta nadaje dowódca Armii Wschód generał Tadeusz Rozwadowski. Następnie batalion bierze udział w walkach pod Sądową Wiśnią, Drohobyczem, Schodnicą i dotarł do Synowucka. W maju 1919 roku wyzwala Przemyślany, które były od 1 listopada 1918 roku pod administracją Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej. Od maja 1919 roku są pod tymczasową administracją Polski. Odnotowano w książeczce wojskowej Filipa Markowicza. W czerwcu przeszedł do natarcia i zdobył Olesko i Podchorce. W ciągu kilku najbliższych tygodni siły ukraińskie zostały zepchnięte do defensywy. Na przełomie lipca i sierpnia cała Galicja znalazła się pod panowaniem polskim. Przegrana spowodowała upadek nadziei ukraińskich na stworzenie własnego państwa. We wrześniu 1919 roku podpisano rozejm. Od stycznia tego roku trwają także walki z bolszewikami. Cały pułk naszego bohatera stacjonuje w okolicach. Dochodzi do następnych bitew z bolszewikami. W marcu 1920 roku pierwszy batalion walczy o swobodę jakimowską. I po tych zaciętych walkach zepchnięto nieprzyjaciela do Berezyny. W niedługim czasie rusza polska ofensywa na Kijów. Pierwszy batalion bronił Łojowa, rozbijając stacjonujący tam oddział kawalerii wroga. W drugiej połowie 1920 roku walczył we Włodawie, następnie wyzwolił Pułtusk, Białowieże i Olszak. Wkrótce dochodzi do największej bitwy z bolszewikami. Po odparciu kontrataków 15. Pułk Piechoty nacierał i opanował Stiepankowice. Walczy dalej z bolszewikami, wyzwala Hrebennę, a następnie Dubno i wyrusza przez Łuck do Kowna. 15. Pułk Piechoty w 2-letniej wojnie z wrogami Polski spotkał się z wysokim uznaniem naczelnego wodza marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Pułk otrzymał najwyższe odznaczenie wojskowe Virtuti Militari 5 klasy, a dzień 5 września zatwierdzono jako datę święta pułkowego w rocznicę boju stoczonego
w 1920 roku pod Stepankowicami. W dniach od 19 do 21 sierpnia 1921 roku pułk przybył na stały postój do Dęblina. Filip Markowicz za udział w wojnie z Ukraińcami i bolszewikami otrzymał Krzyż Niepodległości. Starszy szeregowy Filip Markowicz po prawie 3 latach wojen polsko-ukraińskich i bolszewickich wraca do rodzinnego domu w Sękowej. Jest wrzesień 1921 roku. Mój dziadek wraca po prawie 4-letnim okresie wojen do domu rodzinnego w Sękowej we wrześniu 21 roku po przebytym froncie włoskim, wojnie polsko-ukraińskiej, polsko-bolszewickiej. Później podejmuje pracę w kopalni nafty w Sękowej. Po 2 latach w kwietniu do 10, od 8 kwietnia do 10 maja jest na szkole podoficerskiej 15 Pułku Piechoty w Dęblinie. 17 czerwca 25 roku zostaje mianowany kapralem rezerwy. Zakłada rodzinę z Anną z domu Tumidańskich, córka Jana i Marii Tumidańskich, w 1925 roku. Rodzi się ich pierwszy syn Fryderyk. W tym samym roku rodzice mojej babci Anny wyjeżdżają do Ameryki, a dziadek podejmuje decyzję poszukiwania lepszej pracy i w latach w 28 roku wyjeżdża do Francji i tam zamieszkuje w Paryżu i pracuje przy budowie tuneli. W czerwcu 30 roku przyjeżdża do niego żona, czyli moja babcia. Babcia wtedy z wujkiem Fryderykiem, to jest jako 5-letni chłopak, który tam uczęszcza do szkoły. 28 listopada 1931 roku moja babcia Anna urodziła drugie dziecko, syna Tadeusza, czyli mojego tatę. W tym czasie wujek, brat taty, Fryderyk, chodzi do szkoły i chodzi do 1933 roku. Dziadek, który pracował tam, jak już wspomniałem, przy budowie tuneli, został przywalony, gdzieś zasypany tam na tym i to spowodowało po prostu decyzję o powrocie do Polski ze względu na to, że sam pracował. Dwójka dzieci na utrzymaniu i moja babcia, także nie był w stanie podjąć tam jakiejś innej pracy ze względu na tą uszkodzoną nogę, która miał dość tam mocno zmiażdżoną. I w 1933 roku opuszczają Francję i przybywają tutaj do domu rodzinnego w Sękowej. I później tutaj zamieszkują. Urodziła się jeszcze córka, moja ciotka Irena, która przyszła na świat w 1936 roku. 1 września 1939 roku rozpętała się II wojna światowa. Największa wojna w historii, trwająca do maja 1945 roku dla mojego dziadka. Jest to już 4. wojna. W wieku 40 lat zostaje zmobilizowany do Gorlickiego Batalionu Obrony Narodowej. Druga kompania, dowódcą jest porucznik Jan Pawis, mieszkający w Kobylance. Batalion rozpoczął wojnę w składzie 2 Brygady Górskiej na całej południowej granicy Polski. I tutaj toczą się krwawe walki. 1 września batalion zamyka drogę na Gorlice w rejonie Gładyszowa. 5 września odparł pod Hańczową i Gładyszowem pojazdy niemieckie i słowackie. Przed świtem 7 września batalion wycofał się z Gładyszowa, następnie górskimi szlakami w rejonie Folusza, a
a potem w rejonie Krościenka, Wyżnego koło Krosna, gdzie został rozbity. Resztki batalony wycofały się o świcie 9 września na Sanok i Brzozów. Machina niemieckiej potęgi nieubłaganie łamie opór słabo uzbrojonej armii polskiej. Jedynie Polacy duchem przewyższają Niemców. Niestety to za mało, aby powstrzymać wrogie czołgi, działa, samoloty czy też zmotoryzowaną piechotę. Jakby tego było mało, do Polski 17 września wkraczają wojska sowieckie. Wielu żołnierzy przedostaje się wtedy na Węgry, a potem do Francji, by tam tworzyć nowe oddziały i między innymi tam właśnie dziadek mój trafił w taką zasadzkę, że nie wiedzieli, w którym miejscu są, kto do nich strzela, z której strony. Dopiero później po paru dniach zrozumieli, że to jednak Sowieci i te oddziały po prostu się porozmieszczały. Niektórzy na terenie Węgier zostali internowani i osadzeni w obozach. No i dziadek tam mój przebywał w części Węgier w Labiatan. I tam przebył do końca wojny, wracał 27 maja 1945 roku i wraca na komunię swojej córki i Leny. Później po tym czasie zajmuje się gospodarstwem, zakłada przydomowy sad, pasiekę, jak to na wsi. A pod koniec lat 50. synami zaczyna budować nowy dom, w którym no, znacznie pomogła rodzina, teściowie, czyli moi pradziadkowie, którzy wyjechali w latach, jak nie wspominałem, 25 do Ameryki, tam zmarli. Po wybudowaniu nowego domu dziadek z moim tatą prowadzą gospodarstwo rolne, ale na skutek przebytych wojen podupada na zdrowiu, coraz bardziej zaczyna chorować i 10 kwietnia 1987 roku, mając 88 lat, umiera i zostaje pochowany na cmentarzu parafialnym w Sękowej. Żegnaj, wielki człowieku, odpoczywaj zasłużenie po trudnym i wspaniałym życiu. Cześć jego pamięci.